tym roku nie organizowaliśmy wystawy na koniec sezonu, tak jak zawsze to robiliśmy na wiosnę, późną wiosnę, na początek lata, wielu prac całej grupy. Tym razem jest jedna praca, aczkolwiek w jednej pracy jest cała grupa, dlatego że zdjęcie składa się z kilku tysięcy zdjęć nadesłanych przez uczestników warsztatów. No właśnie, to są bardzo różne zdjęcia. Tak, to są bardzo różne zdjęcia. To są zdjęcia od Dni Chrzanowa, to są zdjęcia prywatne zupełnie. Ich zdjęcia, to co lubię robić, czyli na przykład jedne osoby lubią robić przyrodę, drugie osoby pejzaże. Bardzo, bardzo różna tematyka. Każdy może coś znaleźć swojego na tej wystawie w jednej pracy. Ta mozaika powstała ze zdjęć uczestników warsztatów, między innymi z pana fotografa. Pan Marcin na ostatnich warsztatach z fotografii i filmu zaproponował nam, żebyśmy przedstawili swoje najlepsze fotografie z miasta Chrzanowa, celem właśnie wykorzystania ich w tej mozaice, którą sobie wymyślił. Ale dał bardzo wysokie wymagania. Zdjęcia musiały być najlepszej jakości, bo tylko to gwarantowało to, że na tym wielkim formacie każde z tych zdjęć będzie widoczne w taki sposób, jakbyśmy sobie tego my uczestnicy życzyli, no i oczywiście pomysłodawca tego plakatu. Pan ile zdjęć przesłał? Ja mam chyba swoich zdjęć tutaj, jeżeli są wszystkie wykorzystane, to 8. Czy był taki wymóg, że trzeba przekazywać zdjęcia w odpowiednich kolorach? Nie, wymogu takiego nie było. To był tutaj właściwie kłopot taki po naszej stronie. Ja się troszeczkę zmartwiłem. Głównie chodziło o błękitne niebo, które składa się z wielu setek, nie, o ile nie tysiąca zdjęć. No i jest to duża przestrzeń niebieska. Pytanie, czy tyle niebieskich zdjęć uda się zebrać? Udało się, jak widać. Główne zdjęcie, które wyłania się z tego obrazu zdjęć, to zdjęcie zrobione całkiem niedawno. Tak, to zdjęcie jest zrobione niedawno. Troszeczkę zmieniłem koncepcję, gdyż to zdjęcie było zrobione dużo wcześniej. Aczkolwiek przez to, że mamy w tym roku stulecie niepodległości i nasz orzeł został nietypowo przystrojony, stwierdziliśmy, że to będzie chyba dobra rzecz, żeby jednak zmienić to zdjęcie i zrobić zdjęcie nowe już orła przybranego w białe-czerwone kolory. Pomysł i wykonanie zdjęć to jedno, ale później stworzenie z nich mozaiki chyba nie było proste. Nie było proste, było to bardzo dużym wyzwaniem, gdyż jest to pierwsza tego typu praca, jaką wykonałem w swojej firmie, jaką wykonaliśmy w swojej firmie. Przede wszystkim bardzo trudne było zapewnienie jak najwyższej jakości wydruku, żeby każdy, pomimo tego, że zdjęcia są w bardzo małym formacie, żeby mógł tam rozpoznać swoje zdjęcie. No ale udało się. Z ilu zdjęć składa się ta mozaika? Mozaika składa się z 3600 zdjęć. Zdjęcia w pewnych momentach się powtarzają, gdyż no tutaj problem jest z kolorem czerwonym. Mało jest zdjęć, gdzie dominującą kolorystyką jest kolor czerwony, natomiast w związku z przyozdobieniem orła w naszą flagę narodową, no musiał zaistnieć ten kolor czerwony w dużych ilościach, więc tam się troszeczkę te zdjęcia powtarzają, natomiast one są odwrócone, nie są obok siebie, więc myślę, że świetnie to wygląda. Zdjęcie w tej chwili jest na sztaludze, natomiast zdjęcie zawiśnie tutaj za nami i zdjęcie BRS najbliższe tygodnie na pewno będzie można oglądać w holu kina Sztuka. I wyszukiwać to, co tak naprawdę działo się w Chrzanowie i co widać na tych mini zdjęciach. Tak, tutaj jest właściwie historia sprzed kilku lat Chrzanowa pokazana na jednym zdjęciu. Faktycznie warto podejść i poszukać, co ciekawego można odnaleźć na każdej z tych miniaturek.